Cześć Wam, witam Was w drugim filmiku z serii o mitach związanych z włosami. Ostatnio na moim Instagramie zrobiłam ankietę, w której mogliście wybrać fryzjera, z którym nagram kolejny film. I wybraliście Karolinę. Cześć. Dlatego dzisiaj poopowiadamy Wam trochę o włosach. Zaczniemy sobie od pierwszego punktu, o który bardzo często pytacie i też często prosiliście, żebym nagrała taki film na kanał. I niestety taki film się jeszcze do tej pory nie pojawił, dlatego myślę, że w tym pytaniu rozwijemy Wasze wszelkie wątpliwości na temat prostowania keratynowego. No to co? Zaczynamy! Prostowanie keratynowe regeneruje włosy. To może ja zacznę, Karola, żebyś się nie stresowała. I niestety to nie jest tak do końca, ponieważ prostowanie keratynowe jest to zabieg, przy którym działa się bardzo wysoką temperaturą i oczywiście włosy po tym zabiegu są dużo ładniejsze i może nam się wydawać, że kondycyjnie są lepsze. Dlaczego? Dlatego, że włosy są wyprostowane. Jest to zabieg prostujący, wygładzający włosy, natomiast z regeneracją nie ma nic wspólnego. I teraz też często pytaliście, czy polecamy taki zabieg. Nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie, że albo tak, albo nie. Są włosy, które nadają się do tego zabiegu, a są włosy, którym ten zabieg zaszkodzi. I teraz tak, żeby nie przedłużać, opowiem Wam pokrótce, na czym polega ten zabieg. Po internecie krążą plotki, że prostowanie keratynowe jest zabiegiem odbudowującym i że jego skutkiem ubocznym jest prostowanie się włosów. I nie mogę się z tym zgodzić. Podczas wykonywania tego zabiegu działamy bardzo wysoką temperaturą i prostujemy pasmo włosów kilka razy. Niestety nie jest to pielęgnacja. Wszędzie, gdzie używamy wysokiej temperatury, włosy nie będą się regenerować, wręcz odwrotnie. I pamiętajcie, że wysoka temperatura szkodzi włosom. I teraz należałoby zadać pytanie, czy ten zabieg jest zły i czy wszystkie włosy będą po tym zabiegu zniszczone? Niekoniecznie. Jeżeli prostujecie włosy codziennie i faktycznie codziennie bierzecie tą prostownicę i prostujecie po wysuszeniu włosy, no to oczywiście lepiej jest wykonać takie prostowanie keratynowe, dlatego że po prostu będziecie mieć łatwiej w domu i faktycznie w tym przypadku będzie to o wiele zdrowsze dla włosów, ale nie można tutaj mówić o regeneracji. Natomiast jeżeli macie włosy już bardzo zniszczone, włosy są rozjaśniane i chcielibyście swoje włosy odbudować, no to niestety taki zabieg może Wam zaszkodzić i włosy mogą się po prostu połamać. Na samym początku może być taki efekt lepszych, wygładzonych, lśniących włosów, ale niestety jest to złudne wrażenie, ponieważ po wypłukaniu się keratyny z włosów, niestety one będą w gorszej kondycji. Ale są klientki, którym polecam ten zabieg i świetnie się sprawdzi w przypadku puszących się włosów, ponieważ zdecydowanie łatwiej później będzie Wam się układać. I też to nie jest do końca tak, że po wykonaniu prostowania keratynowego będziecie mieć idealnie proste włosy, dlatego że w każdym przypadku ten zabieg działa troszeczkę inaczej. I u jednej dziewczyny włosy będą proste przez około 4 miesiące, natomiast w przypadku na przykład innej struktury włosów one mogą być delikatnie wygładzone, ale nie będą idealne i że już trzeba będzie użyć do modelowania szczotki. Punkt drugi. Przed farbowaniem nie wolno myć włosów. I to też nie jest prawda, bo kiedyś stosowało się mocniejsze farby i faktycznie klientki nie musiały myć się włosów zaraz przed farbowaniem. Natomiast teraz farby są dużo delikatniejsze i w momencie, kiedy klientka przyjdzie z nieumytymi włosami, my nie jesteśmy w stanie też dokładnie określić tego naturalnego koloru włosów. No i też warto by było tutaj wspomnieć, że jeżeli przyjdzie z nieumytymi włosami, to zawsze te włosy są odrobinkę ciemniejsze. Zawsze tak jest, że jeżeli mamy delikatnie, nawet przetłuszczone się włosy, to nasz kolor naturalny będzie sprawiał wrażenie o ton ciemniejszego. I tak jak wspominała Karolina, my jako fryzjerzy nie jesteśmy w stanie wtedy dobrać takiego idealnego koloru, żeby pasował do tych Waszych włosów naturalnych. No i farby też teraz są o wiele delikatniejsze, więc nie będą uraziwać skóry. Tak. I ktoś też fajnie zadał w komentarzu, ponieważ zapytał, czy przy rozjaśnianiu od skóry rozjaśniaczem też przychodzi z czystymi włosami. I w tym przypadku można przyjść z takimi delikatnie przetłuszczonymi włosami, natomiast to nie może być tak, że nie myjecie włosów 3 dni, ponieważ te włosy już będą za tłuste, ale oczywiście taka naturalna bariera jest potrzebna, więc dzień wcześniej spokojnie możecie umyć włosy i to wystarczy. No to lecimy dalej. Jeśli stosujemy Olaplex, to możemy rozjaśniać włosy ile chcemy.
I z tym się absolutnie nie zgodzę. To jest mit. Olapneks oczywiście ma za zadanie chronić włosy przed rozjaśnianiem, natomiast nie jest to produkt, który tak w 100% ochroni włosy. On oczywiście zmniejszy to niebezpieczeństwo zniszczenia włosów, natomiast też musimy pamiętać, że wszystko musimy wykonywać z głową. Jeżeli będziemy wykonywać bardzo mocne rozjaśnienie, zastosujemy mocny oksydant, mocne produkty i dodamy Olapleks, to niestety, ale ten Olapleks nie zadziała. Musimy pamiętać, że jest to produkt, który chroni, ale nie chroni przed zniszczeniem w 100% tych włosów. Więc oczywiście stosowanie Olapleksu jest jak najbardziej wskazane. Ja uwielbiam rozjaśniać włosy z Olapleksem i rzadko kiedy rozjaśniam bez, ponieważ zawsze jest to zabezpieczenie i pełna taka pewna forma ochrony włosów. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli nałożymy sobie rozjaśniacz z Olapleksem na włosy, że możemy trzymać ten Olapleks z rozjaśniaczem ile popadnie i że nic z włosami się nie stanie. Włosy oczywiście będą uszkodzone i mogą się popalić. Dlatego ważne, by rozjaśniać włosy u profesjonalisty i żeby ten profesjonalista miał pojęcie o rozjaśnianiu, ponieważ trzeba tutaj to powtarzać za każdym razem. Rozjaśnianie jest najbardziej ingerującym zabiegiem w strukturę i taka malutka nawet nieuwaga może doprowadzić do katastrofy. To kolejny punkt. Rozdwojone włosy można naprawić. To nie jest prawda, dlatego że włosy rozdwojone tak naprawdę można tylko obciąć i żeby wyglądały lepiej. Porównując to do na przykład rozbitego dzbanu, gdy go skleimy, on będzie wyglądał dobrze, natomiast nie będzie już taki sam jak wcześniej, przed rozbiciem. Natomiast możemy oczywiście naprawiać te zniszczone końcówki poprzez regenerację i tak dalej, ale to nigdy nie będzie to samo co przed rozdwojeniem. Czyli po prostu wizualnie oczywiście ten efekt będzie lepszy, włosy będą bardziej wygładzone, ale to będzie taki sztuczny efekt, ponieważ jeżeli włos już się zacznie rozdwajać, to niestety naprawić się go nie da i będzie się rozdwajał cały czas do góry i włosy po prostu będą zniszczone, dlatego warto pamiętać o regularnym podcinaniu, żeby mieć piękne, ładne włosy. Jeżeli tylko zauważycie takie małe kuleczki, chyba ostatnio o tym z Michałem mówiliśmy, prawda? Tak mi się wydaje. To od razu biegnijcie do fryzjera i podetnijcie nawet centymetr, bo to naprawdę pomoże. Częste szczotkowanie sprawia, że włosy są ładniejsze. Włosy powinniśmy czesać 2 razy dziennie. Myślę, że wystarczy rano i wieczorem, ponieważ musimy pamiętać, że częste szczotkowanie nie jest dobre dla włosów, ponieważ włosy niszczymy mechanicznie. Włosy się podczas rozczesywania częstego uszkadzają. Ostatnio przeczytałam w internecie, że jeżeli będziemy szczotkować włosy 100-150 razy, tak przeczeszemy pasmo, to włosy będą gładkie i lśniące. Ale nie róbcie tego. Wystarczy, że będziecie czesać włosy 2 razy dziennie i naprawdę będą piękne i jest to wystarczające. Takim częstym szczotkowaniem możecie naprawdę bardzo mocno uwrażliwić włosy i włosy mogą zacząć się łamać. Kiedy wyrwiemy jeden siwy włos, wyrośnie nam kilka kolejnych siwych włosów. I to jest chyba najczęściej powielany mit. Zgadzam się. I to nie jest prawda, dlatego że z każdej cebulki wyrasta tylko jeden włos i w miejscu, gdy wyrwiemy jeden siwy włos, wyrośnie kolejny siwy włos. I faktycznie może być tak, że później doszukujemy się tych siwych włosów coraz więcej, ale to nie jest prawda, że na miejscu jednego siwego włosa wyrastają 3 czy 2. Dokładnie, 3-10, bo o tym często się mówi. Nie wolno farbować włosów w trakcie miesiączki. Jest to nieprawda. Oczywiście można farbować włosy podczas miesiączki, natomiast faktycznie wtedy organizm jest osłabiony i będziemy bardziej odczuwać farbę czy rozjaśniacz na skórze głowy. Wtedy ona jest bardziej przesuszona, ale jak najbardziej można. Czy wiązanie włosów je niszczy? I muszę się z tym zgodzić, jeżeli będziemy używać nieodpowiedniej gumki do wiązania włosów. Pamiętajcie, żeby używać szerokich frotek albo tych gumek sprężynek, aczkolwiek przyznam, że szczerze ja z tych gumek nie jestem zadowolona, ponieważ zawsze mi się gdzieś tam wkręcają włosy. Ty używasz sprężynek? Nie, nigdy tego nie miałam i nie kupię. Nie kupisz? Więc pamiętajcie, żeby do wiązania używać szerokich frotek i takich najlepiej z fajnego takiego materiału, takiego rozciągającego się, żeby one nie były takie malutkie, bo wtedy faktycznie takie gumki mogą połamać włosy i pamiętajcie, żeby za bardzo włosów nie ściskać, ponieważ jeżeli będziemy mieć taką cieniutką gumeczkę i zawiążemy sobie mocny kucyk, to włosy będą bardzo ściśnięte i właśnie w tym miejscu mogą się połamać, także faktycznie nie jest to najzdrowsze dla włosów,
ale możemy spinać włosy. Jeżeli spinamy koka, to też pamiętajcie, żeby nie uszkadzać włosów wsówkami, ponieważ też jeżeli będziemy przypinać źle wsówki, to też włosy będą się łamać. No i to tyle pytań. Już przebrnęłyśmy przez wszystkie. Karolina się stresowała, bo był to pierwszy jej raz w nagrywaniu. No właśnie, ale ja pamiętam, jak pierwszy raz sama nagrywałam i nagrywałam tylko ja i wtedy telefon, bo nie miałam żadnego sprzętu i byłam tak zestresowana, jak po prostu nawet nigdy nie byłam zestresowana w telewizji, bo już później byłam do tego przyzwyczajona, także bądźcie wyrozumiali dla Karoliny. Jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali kolejny film z tej serii, a wiem, że chcecie, to oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem, jakie tematy mamy poruszyć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że polubiliście Karolinę. Karolina się bardzo starała i pewnie nie spała całą noc. Dwa dni? W sensie dwie noce. Także dwie noce. Okej, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Pa.